Jeśli ktoś nie ma pomysłu, co zrobić z wolnym czasem w ferie, koniecznie powinien zapoznać się z ofertą Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim. 2 tygodnie z Miejskim Centrum Kultury. Bardzo dużo atrakcji. Jedną z nich są warsztaty taneczne, które odbywają się w placówce szkolnej na osiedlu Ogrody. Zapraszamy wszystkich chętnych. W każdej grupie wiekowej znajdzie każdy coś dla siebie. Profesjonalni nauczyciele tańca podpowiedzą, nauczą, wyegzekwują. Zajęcia w ramach Zimowej Akademii Tańca dla dzieci z klas od 2 do 6 odbędą się jeszcze 20 i 27 stycznia od 16.30 do 17.15. Sala kameralna Miejskiego Centrum Kultury. Serdecznie zapraszam w dniach 18-22 stycznia. Tam w godzinach 9-14 będziemy udzielać konsultacji muzycznych dla wszystkich chętnych, próbujących nauczyć się grać, już grających, próbujących składać nutki, żeby można się było później na scenie, rynku pokazać, zaprezentować i poddać ocenie mieszkańcom. W ofercie Miejskiego Centrum Kultury znalazło się też miejsce dla miłośników łamigłówek. Warsztaty speed cubingowe. Język sobie można połamać, a po polsku kostka Rubika. Wszyscy, którzy mają chęć zapoznać się z tym urządzeniem, spróbować nauczyć się je układać od 20 do 25 stycznia, godzina 10, pierwsza grupa 13.30, druga grupa w kinie Etiuda, trzecie piętro. Zapraszamy. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski będzie uczył, będzie pokazywał, będzie podpowiadał, a potem przeegzaminuje. A wszyscy spragnieni teatru mogą wziąć udział w przedstawieniach, które w Ostrowcu zaprezentują aktorzy z Krakowa. 22 stycznia Miejska Biblioteka Publiczna przy współpracy Miejskiego Centrum Kultury zaprezentuje mieszkańcom Ostrowca spektakl Królowa Śniegu wystawiony przez Teatr Artre z Krakowa. 9.15 zapraszamy wszystkich chętnych w każdym wieku. 28 stycznia również w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury, ale tym razem o godzinie 10.30 kolejne przedstawienie w wykonaniu Teatru z Krakowa. Tym razem będzie to spektakl pod tytułem Rubinowy Książę. Podczas ferii nie zabraknie też koncertów. Osiedlowy Dom Kultury, ulica Wspólna 5. 29 stycznia, godzina 18. Wszyscy zainteresowani polską wersją hip-hopu proszeni o obowiązkowe stawiennictwo w tym miejscu o tej godzinie. Bilety na to wydarzenie w cenie 20, 25 i 30 zł dostępne są na ulicy Kościelnej 17A. Wesprzyj psiaka, wpłać piątaka. 30 stycznia w Słonecznej Werandzie o godzinie 18 pod tym hasłem zagra zespół Friedhof i zespół Konsystorz. Wszystkich chętnych do posłuchania dobrego kawałka muzyki i pomocy zwierzętom zapraszam w tej dacie i na tę godzinę. Będzie to już kolejna edycja koncertu charytatywnego, z którego całkowity dochód przekazany zostanie na podopiecznych Ostrowieckiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Animals, czyli bezdomnych zwierząt. MCK nie zapomniał też o tych najmłodszych. Od 25 do 27 stycznia w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury odbędą się warsztaty plastyczne dla przedszkolaków, a uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w cyklu spotkań Zrozumieć fotografię, które odbędą się jeszcze 20, 21, 26 i 27 stycznia w godzinach od 10 do 13.